Dobrze, więc ja witam serdecznie bracia. Ja się nazywam Jeremiasz Wiśniewski i jestem z wykształcenia magistrem archeologii, ale od dosyć niedawna skończyłem studia dosłownie kilka miesięcy temu, w listopadzie ubiegłego roku. Jestem też osobą ewangelicznie wierzącą od około 9 lat, od czasów, kiedy byłem w liceum, wtedy się nawróciłem. Mniej więcej w tym czasie też zainteresowałem się czymś takim jak archeologia biblijna, mianowicie wzbudziło moje zainteresowanie to, że w książce Josha McDowella pod tytułem Przewodnik apologetyczny był krótki rozdział poświęcony właśnie dowodom archeologicznym na prawdziwość Biblii. Tam było właśnie kilka przykładów i to właśnie wzbudziło moje zainteresowanie, że są jakby jakieś źródła pozabiblijne, czy takie namacalne dowody na to, że Biblia to nie jest jakaś księga, którą ktoś sobie wymyślił i nie ma na to jakby żadnych zewnętrznych dowodów, ale że są rzeczywiście dowody takie namacalne, które można zobaczyć, sprawdzić, że to, co jest napisane w Biblii, jest prawdziwe. I w ramach swoich studiów napisałem pracę magisterską dotyczącą Izraela w IX wieku przed naszą erą. Przy czym też chciałbym zauważyć, że jakby większość toku moich studiów nie była związana z archeologią biblijną, więc większość musiałem sobie jakoś sam wyszukiwać czy uzupełniać. Miałem może dwa przedmioty, które bardziej lub mniej nawiązywały do tematu, no może trzy. A tak to wszystko samemu, więc też nie było aż tak dużo czasu, żeby się tym zająć tak, jakbym tego chciał. Poza tym jeszcze myślę warto, żeby powiedzieć, że na wykopaliskach w terenie spędziłem dotychczas około 3,5 miesiąca, więc taka jest moja jakby wiedza, jak to wygląda w praktyce na stanowisku. W ramach tych kilku zajęć, które będę miał, omówię najpierw, czym w ogóle jest archeologia, dlaczego właśnie warto się zainteresować archeologią biblijną z punktu widzenia człowieka wierzącego, jak pracuje archeolog w terenie i intelektualnie, bo to są takie dwie części, że najpierw archeolog musi jakby wydobyć zabytki z ziemi, a później musi to wszystko opracować, więc to są jakby dwie części. I taka ciekawostka, że właśnie jedni archeolodzy są lepsi w terenie, ale niezbyt dobrze idzie im to opracowywanie, a z kolei inni nie za dobrze sobie radzą w terenie, ale dużo lepsi są w tej pracy w gabinecie. I to jest taka część wstępna, a już najciekawsze będzie właśnie omówienie materiału archeologicznego związanego z tekstem biblijnym w poszczególnych epokach. Więc bo właściwie dla każdej epoki jest dosyć dużo różnych znalezisk i będę sukcesywnie za miesiąc, dwa, trzy, cztery omawiał te znaleziska. Zanim jednak jeszcze przejdę do właściwej treści wykładów, chciałbym zaznaczyć, że archeologia to jest, zwłaszcza archeologia biblijna, to jest też trudna nauka i to jakby nie jest nauka, która udziela definitywnych odpowiedzi, jakby praca archeologa, tak jak tutaj mam napisane, często przypomina pracę detektywa, że jakby z niewielkich pozostałości po przeszłości musi wywnioskować, co takiego działo się w przeszłości, a jakby to, co my znajdujemy, to jest tylko bardzo niewielki skrawek tego, co kiedyś było, więc archeologia jest skomplikowaną dziedziną, to muszę powiedzieć, i właśnie zwłaszcza w archeologii biblijnej toczą się też liczne dyskusje, spory naukowe o różne znaleziska, że często jakby nie jest pewne, z czym do końca mamy do czynienia, więc jakby archeologia to też nie jest tak, że wszystko bez żadnego problemu udowodni, a nawet jakby wiele poglądów, które funkcjonowały nawet przez dłuższy czas, często jest obalana przez jakieś nowe znaleziska. Warto też zaznaczyć, że jakby wielu archeologów ma różne poglądy, światopoglądy, czy na przykład są bardziej nastawieni przychylnie do Biblii, mniej nastawieni przychylnie, i jakby to ma też duży wpływ na to, jakie później są ich wyniki prac. I to naprawdę wyraźnie widać, jak czytam, powiedzmy, książkę archeologa, który
jest właśnie bardziej nastawiony dobrze do Bibi, to od razu widać, że to jest zupełnie inaczej wszystko opisane niż takiego, który jest mniej przekonany. I na pewno też właśnie archeologia nie może być ostatecznym autorytetem dla człowieka wierzącego, bo to jest tylko jakby nauka ludzi, może się mylić, a jakby nas przekonuje do wiary Duch Święty, więc to jest tylko coś, co może być takim narzędziem pomocniczym, ale nie może być nigdy jakimś ostatecznym autorytetem. Więc właśnie może nam dopomóc, ale nie powinna być ostatecznym autorytetem. Może wyjaśnić pewne kwestie, ale właśnie no nie może być czymś, na czym człowiek buduje swoją wiarę i swoje poglądy, bo jest to nauka tylko tworzona przez ludzi i ma swoje liczne błędy i niedoskonałości. I to było takie ostrzeżenie, że archeologia to nie jest taka prosta rzecz, ale też, żeby tak nie za bardzo być negatywnym od samego początku, to jednak powiem od razu, że archeologia dostarcza bardzo dużej ilości odkryć korespondujących z tekstem biblijnym i większość z tych odkryć jest powszechnie, no nie są rozpowszechnione, jakby są znane przez wąskie grono specjalistów albo pasjonatów, a jakby nie są powszechnie znane. To też mnie osobiście trochę zadziwia, biorąc pod uwagę ile milionów ludzi, czy nawet miliardów deklaruje wiarę chrześcijańską, że jakby to tak nie jest znane, chociaż jest tego dużo. I też właśnie wiele osób i miejsc z Biblii zostało potwierdzonych dzięki istnieniu archeologii, że wiadomo ze źródeł pozabiblijnych, że te osoby istniały, że to nie jest jakiś wymysł, że rzeczywiście one żyły, coś zrobiły. No i właśnie tym się zajmiemy. Przepraszam, to ostatnie zdanie można odwrócić, że dzięki Biblii odkrycie... W sensie w jaki sposób odwrócić? Biblia inspirowała badaczy do poszukiwań. Oczywiście, oczywiście. No to w ogóle... tak, to działo jak bardzo, zwłaszcza tych wczesnych archeologów, to było takie nawet znane, że tak powiem łopata w jednej ręce, Biblia z drugiej, że to rzeczywiście Biblia naprawdę inspirowała do poszukiwań. To jest prawda. Na dzisiejszym wykładzie najpierw wprowadzę, co to w ogóle jest archeologia i czym jest dokładnie archeologia biblijna, żeby w ogóle wyjaśnić, czym się archeologia zajmuje, a czym nie. Wyjaśnię właśnie, jakie jest znaczenie archeologii dla ludzi wierzących i dlaczego w ogóle warto się nią zainteresować i przedstawię pozytywne i negatywne elementy, no bo też jak można się domyślać, każdy kij ma dwa końce i jakby wiele też jest ataków na prawdziwość Biblii ze strony archeologii, więc to jest tak, że z jednej strony dużo dowodów takich potwierdzających, a z drugiej strony jest też wiele takich ataków. No i później po przerwie przedstawię metodykę pracy archeologa, czyli jak pracuje w terenie i w gabinecie, żeby przedstawić, jak w ogóle archeolodzy dochodzą do tych swoich wniosków, że jakby skąd oni je biorą, żeby pokazać, że to jest jakby cała metoda dosyć skomplikowana, że to nie jest to, że ktoś sobie coś zobaczył i wymyślił. I to zrobię już po krótkiej przerwie, bo będzie trochę tego materiału i w ramach tego omawiania będę też starał się podawać jakieś ciekawostki czy przykłady, żeby to nie było takie suche. Czym w ogóle jest archeologia? To jest dziedzina nauki. W ogóle się wzięło oczywiście z języka greckiego jakby źródłosłów, że jest to słowo o czymś dawnym i jest to nauka badająca przeszłość poprzez analizę kultury materialnej, czyli tego wszystkiego, co ludzie po sobie zostawili, po tych wszystkich pozostałościach, jakie ludzie zostawili. No i do tych pozostałości należą artefakty, czyli wszelkie przedmioty, rzeczy, czy też można powiedzieć jakieś budynki, czy budowle, wszystko, co zostało wytworzone przez człowieka. Także szczątki ludzkie same w sobie mogą dostarczyć różnej wiedzy archeologom. Na przykład po badaniach kości można wnioskować, na jakie ludzie chorowali choroby, przynajmniej niektóre, albo jaką mieli dietę, więc naprawdę dużo wiedzy można pozyskać. A także poprzez różne wpływy człowieka na środowisko naturalne, bo to też da się odczytać, że na przykład powiedzmy, jeżeli ludzie uprawiali jakieś zboża albo jakieś rośliny, to bardzo często te rośliny produkowały pyłki, te pyłki się gdzieś odkładały
i można później odkryć, powiedzmy, no chociażby taką rzecz, jakie rośliny były spożywane czy użytkowane przez człowieka. Jaka jest w ogóle różnica między archeologią a historią? Różnica jest taka, że archeologia bazuje właśnie na pozostałościach kultury materialnej, a historia na analizie źródeł pisanych, czyli to, co jakby jest znalezione w ziemi, to jest archeologia, a to, co jakby ktoś opisał, to jest historia. Przy czym jakby, no tak naprawdę trudno oddzielić te dwie rzeczy i zarówno archeologia jest nauką pomocniczą historii, jak i historia jest nauką pomocniczą archeologii. No trudno te dwie rzeczy od siebie oddzielić tak naprawdę. Co jest ciekawe, że dla wielu miejsc na świecie archeologia to jest jedyne źródło wiedzy, bo po prostu nie było nikogo, kto by zapisywał jakąkolwiek historię i tak też ma miejsce w przypadku Polski, że właściwie przez tysiące lat tutaj jedyne źródło wiedzy o tym, co tu się działo, jest ze źródeł archeologicznych. Nie wiemy nawet, kto tu mieszkał, jak się nazywał. Później Rzymianie jakieś niewielkie wzmianki o tych obszarach mieli, ale naprawdę długo tutaj nie było pisma. A jednocześnie świadectwo archeologiczne pozwala często ocenić wiarygodność źródeł historycznych, bo historycy mogą napisać często wszystko. Mówi się, że historię piszą zwycięzcy. To ktoś może napisać, że co to on tam nie zbudował czy nie zrobił. No a jakby archeologia często pozwala sprawdzić, na ile takie źródło historyczne jest wiarygodne. No i właśnie omawiając różne zagadnienia archeologiczne, ciężko uciec od dostępnych źródeł historycznych. Też archeologia jakby pozwoliła odkryć wiele źródeł historycznych, jakieś różne tabliczki starożytne, stele królewskie, no naprawdę, czy chociażby zwoje z Qumran też, myślę, można do tej grupy zaliczyć. Więc jakby omawiając zagadnienia archeologiczne, też będę się odwoływał do różnych źródeł pisanych, zwłaszcza do tych, które zostały odkryte przez archeologów. Tutaj krótka historia archeologii, o tym można by długi wykład przeprowadzić, to jakby nie jest naszym celem, ale tylko chciałbym krótko zaznaczyć, że korzenie archeologii takiej współczesnej są od mniej więcej XVIII wieku i od kolekcjonerstwa i takich tendencji, żeby pozyskać wartościowe przedmioty z ruin. To była taka właściwie, dzisiaj byśmy to nazwali po prostu grabieżą zabytków, ale takie były początki archeologii. No i z czasem jakby od tego zwykłego kolekcjonerstwa szło to w kierunku dyscypliny naukowej, której celem było zdobywanie wiedzy o przeszłości, a nie właśnie kolekcjonowanie jakichś cennych antyków. Też właśnie z czasem rozwijała się metodyka wykopalisk, że początkowo to tam wszystko po prostu brali jak leci, bez żadnej metody, a z czasem właśnie zaczęto kłaść nacisk na dokumentację, na to, co gdzie było położone, co było wcześniej, co było później. Jakby z czasem coraz więcej właśnie wiedzy można było dzięki rozwoju metody przeprowadzania wykopalisk uzyskiwać. I oprócz rozwoju pracy w terenie, rozwojowi też podlegał sposób myślenia tego po prostu, co można z tego, co znaleźliśmy, wyciągnąć. Że początkowo jakby archeolodzy głównie tylko znajdowali jakieś przedmioty, jakieś te wnioski były niezbyt głębokie, a z czasem jakby coraz bardziej się zastanawiali, jaka ideologia stoi za danym przedmiotem, jakby co było w głowach tych ludzi, którzy tworzyli kulturę materialną. Więc to wszystko jakby ulegało ciągłemu rozwojowi. A czym jest z kolei archeologia biblijna? To jest gałąź archeologii, która zajmuje się badaniem Palestyny, a można też do niej zaliczyć wszelkiego rodzaju badania, które są związane z tekstem biblijnym, także poza granicami Izraela. Takie jak na przykład badania Babilonu, Egiptu, Sumeru, Elamu. No jeżeli po prostu jest coś opisane w Biblii, to można to też podciągnąć do archeologii biblijnej. I krótka historia archeologii biblijnej. Tutaj też można by długie tomy i godziny długie wykładów przeprowadzić, ale jakby to też nie jest naszym celem. Skąd w ogóle się wzięła archeologia biblijna? Jakby
już od ponad 100 lat jakby było takie zainteresowanie na temat tego, czy Biblia jest prawdziwa, czy są na nią jakieś dowody tego, że nie jest czymś wymyślonym. Powstawały właśnie instytuty, na przykład w Niemczech, na przykład Deutsche Palästina Verein, a nie, to nie był jedyny instytut, jaki powstał w Niemczech. I jakby te instytuty badały różne stanowiska starotestamentowe. One wtedy były na terenach często Imperium Otomańskiego. I jakby częściowo celem tych badań była właśnie pozyskanie wiedzy na temat prawdziwości Starego Testamentu, ale częściowo też chodziło po prostu o politykę. Jakby archeolodzy to też często wtedy byli po prostu szpiedzy rządów i tak to wtedy wyglądało po prostu. Jednym z takich pierwszych wykopalisk to były wykopaliska w Taanach, prowadzone przez Ernesta Selina. W Megiddo były przez Gottlieba Schumachera i zauważmy, że to już było mniej więcej 100 lat ponad 100 lat temu. I na przykład w Megiddo badania są prowadzone do dzisiaj. Wykopaliska w Babilonie od 1899 roku. No trochę tych różnych stanowisk było. Kres temu, jak to wyglądało początkowo, położyła pierwsza wojna światowa, bo zmieniła się mapa, co też oznaczało, że jakby zmienił się cały porządek i jakby inni ludzie mieli władzę nad tymi terytoriami i dzięki temu inni archeolodzy mieli tam dostęp. I jakby Palestyna właśnie była w dużej pod władzą brytyjską i dzięki temu dostęp zyskali archeolodzy brytyjscy, na przykład John Garstang, który prowadził właśnie wykopaliska w Wierychu i w Hazor. Jeżeli słyszeliście kiedyś Państwo o tym, że w Wierychu odkryto pozostałości tego, że Jozue zdobył to miasto tak, jak było napisane w Biblii, to właśnie John Garstang to zauważył. W Megiddo toczyły się też wykopaliska pod nowym kierownictwem. W ogóle Megiddo to jest jedno z najważniejszych stanowisk dla ustalania chronologii na tych terenach biblijnych. Celem wykopalisk w Megiddo było całkowite przebadanie stanowiska, ale to się szczęśliwie nie udało. Szczęśliwie dlatego, że wtedy stosowano dużo gorszą metodologię. I jeszcze taka ciekawostka, że sponsorem wykopalisk był nie kto inny jak John Rockefeller. W każdym razie II wojna światowa po raz kolejny odmieniła sytuację polityczną, więc znowu jakby to wszystko się zmieniło, inni ludzie zyskali dostęp i tym razem byli to archeolodzy izraelscy, co jest dosyć ciekawe, bo zyskali jakby możliwość badania własnej historii poprzez swoich archeologów i to też było czymś ważnym dla Izraelitów, którzy wrócili jakby do swojej ziemi po długim czasie, jakby dzięki temu archeologia się wtedy cieszyła bardzo dużą popularnością wśród Izraelitów. Ale to też nie jest tak, że tylko izraelscy archeolodzy mieli czy mają dostęp do stanowisk. Jakby dostęp do stanowisk jest jakby i dla archeologów izraelskich, i dla archeologów międzynarodowych. No, wiele stanowisk było badanych, między innymi taką znaną rzeczą jest to, że Yigael Yadin, który przy okazji był też politykiem, generałem, a też właśnie został archeologiem, zaobserwował podobieństwo między bramami w Hazor, Gezer i Megiddo, które były miastami opisywanymi jako zbudowane przez Salomona. Ale że archeologia to nie jest taka prosta rzecz. Kathleen Kenyon, która badała Jerycho po Johnie Garstangu, dokonała rewizji wcześniejszych wyników i według niej Jerycho nie zostało zdobyte przez Jozłego, ponieważ zostało zdobyte 100 lat wcześniej. I ten pogląd jest uznawany do dziś przez większość naukowców jako obowiązujący. O tym, o czym pisał Jadni, czy o tych bramach Salomona, to też pojawiły się co do tego wątpliwości i pojawił się pogląd, że mogły być dziełem króla Achaba, ale też nawet jeżeli tak było, to niekoniecznie akurat musi przeczyć relacji biblijnej. Aktualny stan badań jest taki, że toczą się wykopaliska, czy właśnie badania terenowe na kilkudziesięciu stanowiskach związanych z Biblią i właśnie prowadzone są przez archeologów izraelskich i międzynarodowych. Między innymi te badania się toczą w Megiddo,
i Jerycho, czyli na stanowiskach, które już są badane przez około 100 lat. I mimo tego, że jakby tak długo są badane, to wcale nie dostarczyło definitywnych odpowiedzi na wiele kwestii. No właśnie to jest ten stopień skomplikowania różnych zagadnień w archeologii, że to jest naprawdę praca detektywistyczna, gdzie często można nie odnaleźć ostatecznych odpowiedzi na pytania. Właśnie kładzie się też nacisk, żeby pracowali naukowcy, którzy mają różne jakby pochodzenie, różne poglądy, żeby mieć jak najszerszy obraz przyszłości, żeby to nie było tak, że ktoś swoją jakąś linię myślenia tylko forsuje. No i stosowane są też teraz współczesne metody badawcze, w tym także nieinwazyjne, czyli bez niszczenia stanowiska, no bo wiadomo, jak stanowisko się przekopie, to tego stanowiska już nie ma, ono przestaje istnieć. Tak, jeszcze takie krótkie wnioski, które płyną z historii archeologii, są takie, że archeologia może być i bardzo często była narzędziem polityki albo propagandy. To naprawdę często się zdarzało, na przykład tutaj na tych terenach, powiedzmy przy okazji II wojny światowej, Niemcy twierdzili, że tutaj mieszkali praniemcy, Polacy twierdzili, że mieszkali prasłowianie. No i rzeczywiście archeologia często, mógłbym dużo przykładów wymieniać, jest narzędziem propagandy albo polityki. No to jest oczywiście coś, co nie powinno mieć miejsca, ale tak niestety często jest. Badania trwają od ponad 100 lat, ale właśnie pewne kwestie zostały w miarę wiarygodnie wyjaśnione, ale wiele rzeczy jest do dzisiaj zagadką, mimo 100 lat badań. No właśnie jednocześnie stan wiedzy bardzo się zwiększył i możemy wiele wyciągnąć dzięki archeologii. Wiele osób, miejsc z Biblii zostało potwierdzonych, zyskano dużo wiedzy na ich temat, więc jest jednak korzyść mimo wielu zagadek. Bardzo ważne jest to, żeby należycie analizować to, co znaleźliśmy, że nie należy wyciągać pochopnych wniosków, bo bardzo często można mieć taką pokusę, że znaleźliśmy coś, co jest podobne do czegoś, co jest napisane w Biblii, ale to niekoniecznie musi być to, że jednak trzeba być bardzo uważnym przy interpretowaniu tego, co odkryliśmy. Naprawdę to jest podstawa, ostrożność i dystans do tego, co się odkryło. No jest też ważne to, że źle przeprowadzania badania w przeszłości znacznie utrudniają wyciągnięcie rzetelnych wniosków. Właśnie dużo tych badań miało miejsce w tej wczesnej fazie archeologii, też bardzo często to były bardzo ważne stanowiska, no na przykład Samaria czy właśnie Megiddo. No i właśnie wiele wiedzy zostało utraconych przez to, że wtedy archeolodzy jeszcze nie mieli takich metod badawczych jak dzisiaj, no i jakby to zostało bezpowrotnie utracone, no i już no to, co zostało utracone, już tego nie odzyskamy. No i jeszcze ważna rzecz jest taka, że archeolodzy mogą się mylić, więc jeżeli ktoś mówi, że archeolog coś tam odkrył, to nie należy wierzyć, że to jest na pewno prawda, bo archeolodzy to są tylko ludzie i mogą się mylić i bardzo często się mylą. Więc to był taki krótki wstęp właśnie na temat tego, czym ta archeologia jest, jaka jest jej krótka historia. A jakie właściwie znaczenie archeologia ma dla człowieka wierzącego? Czyli dlaczego warto się zainteresować tematem? Jedna rzecz jest taka, że archeologia pozwala zestawić tekst biblijny ze świadectwem archeologicznym. Właśnie zawsze się jakby, czy właśnie pojawiali się ludzie i dalej pojawiają, którzy twierdzą, że jakby Biblia to jest wymysł, po prostu ktoś sobie napisał jakąś książkę i po prostu jacyś, że tak powiem, głupi ludzie w to wierzą, ale to nie ma żadnych dowodów na to, że to w ogóle jak można w to wierzyć. I są ludzie, którzy tak do tego podchodzili, czy do dzisiaj podchodzą. Ale archeologia dostarcza namacalnych dowodów, że tak nie jest, że bardzo duża część Biblii może zostać potwierdzona jako wiarygodną historycznie przez odkrycia, że już nie można w taki sposób dyskredytować Biblii. I nawet niezbyt przychylne Biblii osoby uznają, że Biblia zawiera wiele informacji historycznych na podstawie tego, co dotychczas odkryto. Archeologia biblijna pozwala też poznać zwyczaje i kulturę, jakie były obecne w czasie napisania ksiąg. I właśnie pewne czynności, albo nawet właśnie takie rzeczy jak sposób narracji w księdze,
mogło być dla nas niezrozumiałe, bo kultura cały czas się zmienia i pewne rzeczy po prostu jakby utraciliśmy z czasem, już nie wiadomo, co one oznaczały. I czasami archeologia pozwala zobaczyć, o co chodziło. Archeologia pozwala też zrozumieć albo unaocznić pewne fragmenty Pisma Świętego poprzez odkrycie przedmiotów i miejsc, których te dotyczą. Czyli na przykład jest mowa o jakimś tam, powiedzmy, ołtarzu, no to jeżeli odkryto tego rodzaju ołtarz, no to można zobaczyć, jak to wyglądało, bo ludzie, jakby do których pierwotnie było to napisane, wiedzieli, o co chodzi, a my tylko możemy sobie wyobrażać. A dzięki tym odkryciom możemy też zobaczyć, jak to wyglądało, o co chodziło. Czy też można właśnie zobaczyć miejsca, których dane wersety dotyczyły. Archeologia pozwala też na odkrycie i odczytanie różnych tekstów paralelnych wobec wydarzeń biblijnych, bo jakby nie tylko autorzy biblijni spisywali różne historie, też na przykład jeżeli, powiedzmy, była wojna z Aramejczykami, to jest też jakby zrozumiałe, że Aramejczycy też sporządzali swoją wersję wydarzeń i takich tekstów, które się odnoszą do Biblii, jest całkiem sporo, nawet do tych samych bezpośrednich wydarzeń, że jest jakby relacja biblijna z punktu widzenia Judy czy Izraela i jakby dzięki archeologii odkryto relację dokładnie tego samego wydarzenia z punktu widzenia na przykład Moabitów albo Aramejczyków, no jakiegoś tego kraju, który też był w to zaangażowany. Więc oczywiście to też jest dosyć zabawne, że bardzo często fakty są podane te same, ale sposób jakby narracji jest zupełnie inny i pod oczywiście na korzyść tego, kto napisał dany nic dokument. Nic się nie zmieniło do dzisiaj. Nic się nie zmieniło, dokładnie. Taki mój wniosek co do archeologii jest też taki, że pozwala zaobserwować działanie Boga poprzez historię. Trochę też o tym powiem. Przy czym oczywiście to jest wniosek, który nie jest jakimś wnioskiem naukowym, to jest mój wniosek jako wierzącego człowieka. I też myślę bardzo ważną rzeczą, która jakby w której archeologia przyczyniła się do lepszego poznania Biblii, było oczywiście odkrycie zwojów z Qumran, czyli najstarszych znanych kopii Starego Testamentu, które pozwoliły pokazać na stałość i autentyczność tekstu Starego Testamentu. O tym nie będę opowiadał, bo to na pewno często było poruszane i to jest dosyć znana rzecz. Bardziej właśnie się na tej właściwej archeologii skupię. Jednocześnie, czego archeologia nie jest w stanie dostarczyć człowiekowi wierzącemu, na pewno nie może dostarczyć dowodów na całkowitą prawdziwość Biblii. To jakby nie jest wykonalne, bo trzeba by znaleźć do każdego wersetu jakby osobne potwierdzenie, że to jest, powiedzmy, wiarygodne. I właśnie konkretne odkrycie można porównać tylko z fragmentem, których to odkrycie dotyczy. No, trudno powiedzieć, że na przykład Księga Rodzaju jest wiarygodna, bo znaleziono coś na temat Samarii, że jakby, no jakby dane odkrycie może potwierdzić to, o czym, czego dotyczy, a nie wszystko. I poza tym zawsze będą jacyś ludzie, którzy będą podważali prawdziwość Biblii na podstawie jakichś odkryć, czasami będzie to miało większy sens, czasami mniej, ale jakby to, że Biblia jest prawdziwa, to jest doktryna wiary i trzeba to przyjąć przez wiarę. A jakby archeologia może być tylko czymś, co nas w tym utwierdzi, ale czasami też może nas próbować zniechęcić, więc to jest jednak kwestia wiary. Archeologia też nie może nikogo przekonać do wiary, bo to jest rolą Ducha Świętego, ani nie może być tym bardziej fundamentem wiary, bo tym jest osoba Jezusa Chrystusa. Więc to jest bardziej takie narzędzie pomocnicze, można powiedzieć. Czymś, co może rozszerzyć nasze horyzonty, ale jednak fundamentem jest Chrystus i Pismo Święte przyjmujemy przez wiarę jako ludzie wierzący. I najpierw bym chciał poruszyć kwestię zwyczajów i kultury w czasie napisania ksiąg. Czy w ogóle warto zwracać na tą rzecz uwagę? Na przykład o tym, że warto, moim zdaniem, świadczy werset z Księgi Rut 4:7-8. Tak tu jest napisane. A taki był dawniej zwyczaj w Izraelu, co do prawa wykupu i co do zmiany. Aby zatwierdzić całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie. Taki był sposób zaświadczania w Izraelu. Powiedział ów krewny do Boaza: nabądź dla siebie moje prawo wykupu, i zdjął swój sandał. Czyli tutaj mamy werset z Księgi Rut, która była napisana tak naprawdę nie aż tak wiele później po tych wydarzeniach, które się działy w księdze, a już zmieniła się kultura na tyle, że trzeba było wyjaśnić, że był kiedyś taki zwyczaj
I już on się zmienił. Tego zwyczaju już trzeba było wytłumaczyć, o co chodziło, bo już ci ludzie później nie rozumieli. No już nie było tego zwyczaju, więc... Redaktor księgi. Tak, redaktor księgi. Coś pokazuje, że było później redagowana niż sam opis wydarzeń. Tak, zresztą o tym też świadczy to, że tam jest genealogia Dawida, więc musiało być później. Więc te zwyczaje się zmieniały. No i jakby, jakie to ma znaczenie dla nas? Ma takie, że jakby w Biblii mogą być opisane jakieś różne czynności czy akcje, czy jakieś rzeczy, które były zrozumiałe dla tych ludzi w momencie, kiedy to było spisywane, ale z czasem jakieś zwyczaje się zmieniły i to gdzieś zanikło. I dziś już nie rozumiemy, o co chodziło. I przykładem takiej rzeczy może być historia o kradzieży bożków domowych przez Rachelę. Też się będę odwoływał do wielu tekstów biblijnych. Czasami będę czytał, a czasami będę się odwoływał do wiedzy, bo inaczej to by nam zajęło bardzo dużo czasu. Tutaj przeczytam fragmenty. Więc najpierw jest napisane tak w 1 Mojżeszowej 31:19. Gdy Laban poszedł strzyc owce, Rachela skradła mu posążki domowe. Dalej jest taki opis tego, co się działo dalej. Gdy już, jednak już, to już jest jak Laban się spotkał z Jakubem. Mam nadzieję, że pamiętamy to. Tak, bo go ścigał, złapał, Bóg go ostrzegł, no i już jak go złapał, to tak taką rozmowę. Tak. Bóg go utemperował, że tak powiem. Gdy już jednak ruszyłeś w drogę, bo tęskno było ci bardzo za rodziną twojego ojca, to czemu skradłeś mi moje posążki? A zauważmy, że przed chwilą mu się jeszcze Bóg objawił jedyny. To ciekawe. Jakub dał Labanowi taką odpowiedź. Bałem się, myśląc, że mi siłą odbierzesz także i twoje córki. Ten zaś, u którego znajdziesz swoje posążki, niech straci życie. Czyli bardzo ostra reakcja. W obecności krewnych naszych przeszukaj to, co jest przy mnie i zabierz je sobie. Czyli jeszcze świadkowie, jakby publiczne przeszukanie. Nie wiedział bowiem Jakub, że to Rachela je skradła. Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba, do namiotu Lei i dwóch niewolnic, lecz nic nie znalazł. Wyszedłszy z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli. Rachela zaś wzięła przedtem posążki i włożyła pod siodło wielbłądne i na nich usiadła. A gdy Laban, przeszukawszy cały namiot, nic nie znalazł, rzekła do ojca. Nie bierz mi tego za złe, panie mój, że nie mogę wstać, gdyż mam kobiecą przypadłość. Mimo więc poszukiwań Laban nie znalazł posążków. Więc jest cała wielka akcja poszukiwania tych posążków domowych. Konsekwencje za kradzież, utrata życia. Tak, i konsekwencje kradzieży tych posążków, utrata życia. Więc czy tak ważne były dla nich to bałwochwalstwo, że tak ostro szukali? I jakby wszyscy w tej historii rozumieją znaczenie tych bożków, że one były bardzo ważne, że Jakub się zgadzając na te poszukiwania jakby... Rozumie, że to było ważne. Laban tak ostro reaguje, że na nic innego nie zwraca uwagi, tylko na te bożki domowe. Rachela jakiś wymyśla specjalny fortel, żeby w ogóle ukryć tą kradzież. Jakby cała akcja jest wokół tych bożków. Tylko właśnie pytanie, o co chodzi? Dlaczego te bożki były takie ważne? I jakby treść księgi nam tego nie wyjaśnia. Więc to jest taka rzecz, nad którą można by długo się zastanawiać i niekoniecznie dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. Ale właśnie to jest taka historia, gdzie przychodzi z pomocą archeologia. Mianowicie na starożytnych tabliczkach z Nuzi odkryto bardzo podobną jakby narrację, gdzie po prostu okazało się, że posiadanie tych bożków domowych dawało prawo do dziedzictwa. I jakby widząc, mając to tło kulturowe, już od razu można zupełnie inaczej zrozumieć tą historię. Oczywiście trzeba być ostrożnym, bo nie zawsze takie wyjaśnienie musi być poprawne. To jest jakby coś, gdzie zawsze musimy być bardzo ostrożni, ale jakby może nam czasami właśnie archeologia czy jakieś odkrycia dostarczyć rozumienia tego tła kulturowego, które było znane, jak to było napisane, a gdzieś z czasem zanikło. I są też takie elementy starożytnej kultury, gdzie można się łatwiej domyślić, o co chodziło, a są takie, gdzie trudniej. Właśnie no to jest taka sprawa, gdzie naprawdę chyba... Słucham. A ja mam pytanie, z czego były robione te bożki domowe, czy może znasz takie? To znaczy, no na pewno, nie wiem akurat z czego te, ale bardzo często były na przykład jakieś różne figurki sporządzane z gliny, czy wypalane, ale to też wszystko...
wszystko zależało. No, na pewno. Bo gdyby na przykład były wykonane ze złota, to mogła tak. To być lokata kapitału. Tak, dokładnie. No, tylko też jakby były wykonane ze złota, to też prawdopodobnie dużo trudniej, żeby dotrwały do naszych czasów, bo na pewno... A mogły też być wykonane na przykład z materiałów organicznych, z jakiegoś drewna, to wtedy by się już rozłożyły z czasem, to też my byśmy tego nie znaleźli. No na pewno jakieś właśnie z ceramiki rzeczy można znaleźć. Ale jakieś... co, Michalsa mamy, znaczy Michalsa, jak to zrobił ze srebra, nie? Tak, tak, mamy w Biblii wiele opisów, z czego... Mamy wiele opisów, z czego były robione, czy w Izajasza też przecież mamy opis, że sobie bierze kawałek drewna. Tylko ja mówię o tym, co jakby o tym, co archeolodzy znajdują, że na pewno jest dużo jakichś właśnie takich glinianych. No bo rzeczy się różnie była trwałość materiałów i część rzeczy się zachowa, część nie. A jak coś było cenne już w starożytności, no to raczej tego nie zostawili gdzieś, nawet jak była jakaś wojna, tylko po prostu to brali, przetopili i już tego nie będzie, więc... O tym trochę powiem w drugiej części właśnie, że archeolodzy znajdują tylko niewielki wycinek i właśnie różne takie rzeczy to zmieniały, nawet z różnych rzeczy mogły. I rzeczywiście, jeżeli te bożki byłyby ze złota, to też właśnie zmieniłoby interpretację, więc to jest właśnie to, że trzeba być ostrożnym, że jakby archeologia może dostarczyć możliwego rozwiązania, ale nie musi. Z kolei też chciałem przedstawić taki element kultury, który jest dosyć dobrze wyjaśniony przez Biblię. Jest to znaczenie bram na starożytnym Bliskim Wschodzie. I to jest taki element kultury, który jest z jednej strony dobrze przedstawiony w Biblii, a z drugiej strony jest też bardzo dobrze zbadany przez archeologię. Właśnie, a też jest elementem kultury, który jest dla nas obcy. Właśnie często czytamy o tym, że jakieś wydarzenie było związane z bramą miasta. I przyczyną tego było znaczenie bram dla kultury Bliskiego Wschodu. Właśnie w kulturze europejskiej takie znaczenie bramy jakby zupełnie się nie wykształciło. Brama to po prostu była brama, miała pilnować wejścia i tyle. A z kolei właśnie w tej kulturze bliskowschodniej brama to było takie centrum życia. Tam się działo naprawdę dużo różnego rodzaju aktywności. I relacja biblijna mówi dużo na ten temat i można już z samej Biblii domyślić się funkcji kulturowych, jakie bramy posiadały w tej kulturze, ale te źródła biblijne pozwalają jakby to potwierdzić i też zobaczyć po prostu z innych źródeł. I mam kilka fragmentów dotyczących bram wypisanych, na przykład właśnie z Księgi Rut. Boaz tymczasem wszedł do bramy miasta i usiadł tam. A oto przychodził krewny, o którym mówił Boaz. Zawołał Boaz: podejdź człowieku, usiądź tutaj. Tamten podszedł i usiadł. Czyli w bramie tam zasiadali, załatwiali jakąś sprawę. W 2 Samuela 19:9 jest tak napisane. Podniósł się król i zasiadł w bramie. Całemu ludowi podano wiadomość. Oto król siedzi w bramie. Wszyscy ludzie przyszli do króla. Czyli była też taka możliwość, że król zasiadał w bramie. 2 Królewska 7:1. Elizeusz zaś odpowiedział: posłuchajcie słowa pańskiego, tak mówi Pan. Jutro o tej samej porze jedna sea najczęstszej mąki będzie za jednego sykla, dwie sea jęczmienia też za jednego sykla. Gdzie? W bramie Samarii. Ciekawe, zupełnie inna funkcja, taka bardziej handlowa. W przypowieści we fragmencie o dzielnej kobiecie jest tak napisane: w bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Czyli to było też takie miejsce spotkań starszyzny. W 2 Królewskiej 10:8 jest tak napisane. Posłaniec przyszedł oznajmić mu: przyniesiono głowy synów króla. On zaś powiedział: ułóżcie je w 2 stosy u wejścia do bramy aż do rana. Czyli tutaj niezbyt przyjemna historia, że coś w rodzaju egzekucja sama się nie dokonała przy bramie, ale jakby takie ostrzeżenie dla wrogów tego nowego króla to było akurat. Jeszcze taki też ciekawa przypowieść z 22 rozdziału, 22-23 werset przypowieści Salomona. Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzej. Nie uciskaj w bramie biednego, bo Pan rzecznikiem ich sprawy. Wydrze on życie tym, co ich krzywdzą. Czyli dlaczego akurat by miał być biedny uciskany w bramie, a nie gdziekolwiek indziej? Więc to jest znowu... Za bramą można uciskać, tak?
Więc właśnie to jest znowu taki, taka przypowieść. Według, tak, no według naszej kultury to jest absurdalne. Właśnie dlatego warto rozumieć to tło kulturowe. Akurat... Tak, tak, no o to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi. Dlatego w bramie, że właśnie różnego rodzaju sądy się tam odbywały i po prostu można było, no to to co dzisiaj, że ktoś jest ubogi, nie jest w stanie się obronić, jacyś bogaci po prostu go w taki czy inny sposób wykorzystają, no to się też nic nie zmieniło od tamtych czasów. Zresztą w przypowieściach jest też często o łapówkach napisane, bardzo wiele rzeczy się nie zmieniło. I jakie były te funkcje bram na Bliskim Wschodzie? Jedną była właśnie funkcja militarna, to jest dosyć oczywiste, chociaż też nie do końca, bo jak przedstawię, jak te bramy wyglądały, to też może trochę więcej powiedzieć o tym, jak ta funkcja militarna wyglądała. Było to miejsce sakralne często i to dotyczy i świątynek, jak i jakichś ceremonii, albo nawet czasami ofiar na świątynie, które się mogły odbywać w bramie miasta. Chyba jest w księdze Ezechiela też taki fragment, coś o tym, że w przyszłej świątyni było w bramie miasta zbierany datek. No to teraz tego dokładnie nie pamiętam, ale też jest coś takiego. Było to miejsce ekspozycji monumentów królewskich, czyli tak zwanych stel królewskich. Stele to było takie jakby pomniki, które królowie stawiali. One miały jakąś inskrypcję i one upamiętniały jakieś wielkie dokonania tych królów. Tak, dokładnie. To był rodzaj ówczesnej propagandy, to też stawiano właśnie przy bramach. Bramy to były też miejsca publicznych wystąpień militarnych i kultowych jakichś osób. I dodajmy, że właśnie jak mamy na myśli bramę, to czasami mamy na myśli samą przestrzeń w bramie, a czasami przestrzeń w okolicy bramy, więc to też warto zaznaczyć, że właśnie to mogą mieć takie dwa znaczenia. Bramę samą w sobie i przestrzeń wokoło bramy. Było to też miejsce publicznych wystąpień króla i miejsce zgromadzeń publicznych. I właśnie kolejny punkt siódmy to, że brama to było miejsce różnych aktywności legalnych, czyli sądownictwa, sporządzania umów, dokumentów, to co właśnie widzimy na przykład w księdze Rut, czy właśnie to, co było w tej przypowieści o uciskaniu biednego w bramie. Że właśnie takie rzeczy się odbywały w bramie miasta. I brama była też miejscem egzekucji publicznych, w tym niekoniecznie będących legalną aktywnością. To też był taki werset wcześniej, że właśnie ktoś tam jakieś czyjeś głowy, że tak powiem, umieścił, no to niestety brama też miała takie znaczenie. No to też jest element tej propagandy, że jakby się pokazało, co się robiło ze swoimi wrogami, no niestety czasy starożytne były bardzo często niezwykle brutalne i okrutne i też to miało miejsce przy okazji bramy. Było to też miejsce handlu, tak jak mieliśmy werset o handlu w bramie Samarii. No i było to też miejsce, gdzie po prostu kontrolowało się poddane, że kto może wejść, kto może wyjść. Więc miała naprawdę dużo różnych funkcji i część jest dla nas zrozumiała, ale część jednak wymaga znajomości kultury. I tego akurat możemy się też dowiedzieć z Biblii, ale jakby źródła pozabiblijne też dużo o tym mówią. Przy czym oprócz funkcji kulturowej bram możemy też odkryć bramy same w sobie poprzez badania wykopaliskowe i wiele takich bram odkryto i to jest na przykład zdjęcie ruin bramy w Gezer widzianej z lotu ptaka i właśnie widzimy pozostałości po dwóch wieżach oraz po sześciu komorach, bo te bramy były typu sześciukomorowego. Od strony zewnętrznej te takie jakby wypustki to są właśnie, te takie wyższe to są to są jakby pozostałości po wieży. To było jakby wejście, a to były te komory. I właśnie różne rzeczy się odbywały w tych komorach. I to, że ta brama tak wyglądała, miało podłoże militarne. Mianowicie to bardzo pomagało w obronie miasta, bo kiedy napastnicy próbowali się wedrzeć przez bramę, to w tej części mogło się zmieścić mniej żołnierzy niż w tych komorach. Przy czym początkowo bywało tak, że to wejście było bardzo wąskie, ale z czasem trzeba je było poszerzyć, ponieważ wynaleziono rydwan i po prostu rydwany musiały się zmieścić, więc
Więc z czasem to znaczenie militarne było coraz mniejsze, no ale i tak dawało to pewną przewagę, że jakby tutaj się mogło zmieścić więcej osób, tutaj mniej. No i po tym jak padła, że tak powiem, pierwsza linia obrony bramy, była jeszcze druga, trzecia i czwarta, więc bardzo zmyślny wynalazek. Tych komór mogło być 4 albo 6. No i właśnie różne aktywności się mogły odbywać albo w tych komorach, albo gdzieś tam na zewnątrz. I to są właśnie bramy, to są plany bram z Megiddo, Hazor i Gezer, i właśnie to są te bramy, co do których Yigal Yadin zaobserwował, że one są takie podobne. I on przypisał je temu, że Salomon jakby odbudował te miasta. Ale też jedna ze współczesnych teorii jest taka, że to mogło być późniejsze zbudowane przez Achaba, i to też nie jest teoria pozbawiona dowodów, i też nie jest to teoria, która by przeczyła tekstowi biblijnemu, więc to różnie bywa z tymi dowodami archeologicznymi, że czasami coś nie musi być do końca tym czymś, czym się wydawało na początku. No, ale możemy zobaczyć już nie tylko to, że nie musimy sobie wyobrażać tego, że taka brama, że była jakaś brama, nie musimy sobie wyobrażać średniowiecznej bramy. Możemy dzięki archeologii po prostu zobaczyć, o jakie bramy chodzi, o jakich bramach jest mowa w Biblii. No i to jest właśnie ta rzecz, że ta kolejna funkcja, że Biblia może pomóc unaocznić przestrzeń, gdzie coś się odbywało. Rogi ołtarza. Też możemy na przykład przeczytać o tym, że ołtarze miały rogi. Jednym wersetem jest taki z pierwszej królewskiej. Gdy wieść o tym doszła do Joaba, syna Seruji, wtedy Joab umknął do namiotu pańskiego i uchwycił się rogów ołtarza, gdyż Joab popierał Adoniasza, nie popierał Absaloma. Czyli widzimy znowu taki tekst dla nas, gdzie trudno nam to sobie wyobrażać, że jakie rogi ołtarza, może narożniki, może... No, jak te rogi w ogóle wyglądały? O co tutaj w ogóle chodzi? No i jakby długo można byłoby nie wiedzieć, ale odkrycia archeologiczne ujawniły, jak te ołtarze w tamtych czasach wyglądały. To jest chyba najwcześniejszy ołtarz tego rodzaju, jaki był odkryty. On był akurat do składania ofiar, odkryty w Berszebie. No i jak widzimy, te ołtarze miały rogi. Po prostu miały rogi, tak wyglądały, tak były zbudowane. I nie tylko takie duże ołtarze miały rogi, też były ołtarze kadzidlane, one były dużo mniejsze, one też miały takie swoje małe różki. Tak to po prostu wyglądało i dzięki temu, że są odkrycia archeologiczne, już nie musimy się domyślać, o co chodziło, po prostu możemy zobaczyć to, co widzieli ludzie w czasach, kiedy te księgi były napisane. Co do takich ciekawostek kulturowych, chciałbym też powiedzieć trochę o sposobie narracji ksiąg królewskich. Mianowicie w czasach Omriego i Achaba, jak nie wiem, czy pamiętamy te postacie z Biblii, Omri to był król, który zbudował Samarię, przeniósł tam stolicę, Achab to był ten znany z tego, że był bezbożny, dużo jest mu miejsca poświęconego. Eliasz to był jego, że tak powiem, zacięty wróg. I właśnie w czasach tych królów w narracji biblijnej nie poświęcono w ogóle miejsca Asyrii. W późniejszej części ksiąg królewskich poświęcono Asyrii dosyć dużo uwagi. No Asyria ostatecznie zniszczyła Izrael północny. Ale w tym czasie, mimo że Asyria była już dosyć potężna, w ogóle nic o niej nie jest napisane. Co więcej, wiadomo ze źródeł pozabiblijnych, że król Achab brał udział w bitwie przeciwko Asyrii jako, to jest ciekawe, jako sojusznik Aramejczyków w roku 853. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo Aramejczycy to byli najwięksi wrogowie Izraela w tamtym czasie, a jednak wzięli udział we wspólnej bitwie. I to może być ten sam moment, kiedy jest opisane w Biblii krótkie przymierze izraelsko-aramejskie. Tak, daty by się mniej więcej zgadzały, to taka ciekawostka przy okazji. I właśnie to na przykład było dla mnie uderzające, że dlaczego mimo tego, że Achab brał udział w walce z Asyrią, w Biblii w ogóle nic nie jest na ten temat powiedziane. I znowu okazuje się, że kultura danych czasów jest odpowiedzią. Mianowicie różne teksty z krajów ościennych
wspominają tylko i wyłącznie o najbliższych sąsiadach w kontekście zagrożenia. W ogóle nie mówią o tym, co było dalej. Że jakby liczy się tylko najbliższy sąsiad, a jeżeli dalej, to już się tym, że tak powiem, nie interesowano. I w Księgach Królewskich po prostu jest zastosowana ta sama zasada z ówczesnej kultury, że jakby pisało się tylko o najbliższym wrogu, a innych wrog i innych przeciwników gdzieś dalej się w ogóle pomijało. I przyczyną takiego stanu rzeczy najprawdopodobniej było to, że imperia światowe od wielu wieków przestały istnieć i jakby w ogóle zanikły ze świadomości ludzi, że jakby właśnie tylko było dużo małych królestw, jakby ten najbliższy wróg to był ten wróg, na którego trzeba było zwracać uwagę, a że to, czy ktoś tam gdzieś jest daleko, no to jest problem kogoś innego, więc to jest znowu taka rzecz, gdzie znajomość kultury może nam dać wyjaśnienie, przynajmniej jedno z możliwych wyjaśnień, dlaczego tak to zostało napisane, a nie inaczej. Oczywiście mogą być też inne wyjaśnienia. To jest tylko jedna z propozycji. Archeologia pozwoliła też odkryć wiele tekstów paralelnych do opowiadania biblijnego i możemy tutaj mówić o takich, które bezpośrednio albo pośrednio się właśnie odnoszą do wydarzeń i historii biblijnych. No właśnie są takie jak na przykład stele królewskie, gdzie królowie opisywali swoje na przykład dokonania militarne i to są często dokładnie te same bitwy i wojny jak w Biblii. A są też teksty, które na przykład tylko mówią o tle kulturowym, no jak na przykład te tabliczki z Nuzji. No i często oczywiście te teksty z krajów ościennych są opisane w zupełnie inny sposób niż w Biblii. Oczywiście każdy król próbował w jak najlepszym świetle siebie przedstawić. I stele królewskie to jest właśnie bardzo ciekawy, jak dla mnie, temat. To były kamienne monumenty umieszczane w widocznych miejscach, zazwyczaj właśnie przy bramie albo w najwyższym punkcie miasta, to się też zdarzało. I one właśnie zawierały inskrypcje, które ci królowie zostawili. I są bardzo ważnym pozabiblijnym źródłem historycznym. I właśnie zawierają wiele wydarzeń znanych też z Biblii między innymi. Przy czym też ciekawostką jest to, że nie jest znana żadna stela sporządzona przez Izraelitów, tylko przez ich sąsiadów, więc to jest ciekawe. I przykłady takich istotnych stel, ja zaraz je też troszkę bardziej omówię. Stela Merenptacha albo Merneptacha, tak zwana stela izraelska. Jest to najstarsza znana pozabiblijna wzmianka o Izraelu. Pochodzi z XIII wieku przed naszą erą. Stela Meszy jest to stela moabskiego króla Meszy, którego możemy też pamiętać z Ksiąg Królewskich, która opowiada o tym, jak Mesza się uwolnił spod panowania izraelskiego. Andrzej ciekawą rzecz mówi. Mhm. Być może na przykład powodem tego, że nie ma izraelskich stel, jest to, że po prostu Izraelici byli pilni wszyscy i mieli swoje księgi. Są wymienione w Biblii księgi królów Izraela na przykład. Tak, księga tak. Tak, no to były źródła historyczne, z których... Albo mieli zakaz, właśnie to jest to pytanie. No akurat odpowiedzi na pytanie może być dużo, łącznie z takim, że po prostu nie znaleziono żadnych, więc dlatego ja nie chcę w to wchodzić, bo to znowu można by naprawdę dużo wiarygodnych jakby hipotez przedstawić, ale nie jesteśmy w stanie tego w tej chwili zweryfikować, ale no opcji jest dosyć dużo. I właśnie to jest to w archeologii, że jest naprawdę do każdej sprawy jest bardzo dużo możliwych rozwiązań i często te rozwiązania są wszystkie mniej lub bardziej dopuszczalne do tego, że są prawdziwe. Dlatego właśnie mówię, że to jest często skomplikowana rzecz i wiele problemów nie zostało nigdy rozwiązanych. No to właśnie jest taki przykład. Ważną stelą izraelską jest stela Stel Dan. Jest to stela sporządzona przez Aramejczyków, mianowicie przez Hazaela. I jest jednym z niewielu źródeł pozabiblijnych, które wspominają o domu Dawida. A także mówi o zabiciu dwóch królów izraelskich. To jest wydarzenie, które też jest opisane w Księgach Królewskich przy okazji buntu Jehu. Przy czym
Biblia akurat mówi, że to Jehu zabił tych dwóch królów i przejął władzę, a z kolei Stella Steldan Hazael przypisuje sobie, że to on zabił tych dwóch królów. Więc no to tak często właśnie jest, że każdy siebie próbuje w jak najlepszym świetle przedstawić. Inną ważną sytuacją jest czarny obelisk Salmanassara III. Jest to obelisk, który zawiera jedyne znane dotychczas przedstawienie graficzne króla izraelskiego. Ciekawostką, takim ciekawym monumentem królewskim jest też stela Sancheryba, która opisuje kampanię Sancheryba przeciwko Judzie. Tych stel jest trochę więcej, ja też wszystkiego tutaj nie wymieniłem, bo to by znowu zajęło bardzo dużo czasu. To jest taki przykład takich dosyć ważnych, ale to nie są wszystkie stele, też jeszcze trochę o nich powiem, bo to jest dosyć właśnie interesujące. Tak wygląda ta stela izraelska. Ona pochodzi z Egiptu, jest datowana na drugą połowę XIII wieku przed naszą erą i zawiera właśnie najstarszą pozabiblijną wzmiankę o Izraelu. Ta wzmianka jest bardzo ciekawa, ponieważ Izrael jest przedstawiony w tej steli jako lud niepaństwowy, zasiedlający Palestynę. Więc dokładnie w taki sposób, jaki jest przedstawiony w Biblii w Księdze Sędziów, że już tam mieszkali, ale że nie było króla, tylko no po prostu byli sędziowie. I w taki sam sposób jest przedstawiony przez tą stelę. I akurat ten faraon Merenptah tak się chwali swoim sukcesem militarnym, jak on to zdobył Izrael i pobliskie terytoria, przy czym oczywiście to, że on napisał, że tak zrobił, nie musi wcale znaczyć, że tak zrobił. To mógł po prostu sobie przypisać czyjeś osiągnięcie, albo po prostu mogła to być propaganda. Więc to, że ktoś coś pisał, nie znaczy, że należy w to wierzyć. Zdecydowanie nie, zwłaszcza jeśli chodzi o władców. Że jeżeli mówimy, że politycy kłamią, to nic się kompletnie nie zmieniło. Stela Meszy. Autorem jest król moabski Mesza i właśnie możemy poczytać w Księgach Królewskich, jak to był, zdaje się, syn Achaba walczył z tym królem. I ta stela wspomina o tym, że Izrael panował nad Moabem. Tam to jest wyraźnie powiedziane. Czyli to jest rzecz, gdzie po prostu wyraźnie widzimy już nie tylko jednostronne świadectwo Biblii, ale obie strony mówią dokładnie o tym samym, że Izrael panował nad Moabem. Jednocześnie później ta stela opisuje wyzwolenie Moabu, a także różne dalsze działania militarne przeciwko Izraelitom i Judzie. I przy okazji, a propos kłamstwa, to też były podane różne, że tak powiem, powody propagandowe, dlaczego ta wojna była w cudzysłowie sprawiedliwa. Jedna była taka, że ich Bóg im kazał prowadzić z nimi wojnę, a drugim powodem było to, że oni wcześniej nad nimi panowali, no to oni teraz się muszą zemścić. Czyli propaganda wojenna też miała miejsce w tej steli. Stela ta wspomina także plemię Gada. To jest dosyć ciekawe, bo Mesza traktuje w tej steli Gada bardziej jako swoich sojuszników niż wrogów. To jest taka ciekawostka. I prawdopodobnie stela też jest jednym z nielicznych źródeł pozabiblijnych, które wspominają o domu Dawida. Ten fragment jest dyskutowany, czy jest mowa o domu Dawida, czy o jakimś bożku Dodzie, ale prawdopodobnie jednak może chodzić rzeczywiście o Dawida. Tekst tej steli w ogóle jest przetłumaczony na polski, można go znaleźć na Wikipedii, można sobie przeczytać, zobaczyć, co on tam napisał, dojść do swoich wniosków. Stela Steldan to jest dosyć niedawne odkrycie. Zdaje się, że 20 lat temu została odkryta mniej więcej. Bo ta stela Meszy jest znana już od chyba od około 100 lat. Nie pamiętam dokładnie, ale dawno temu została odkryta. A to jest z kolei bardzo niedawne odkrycie. Jest to stela sporządzona najprawdopodobniej przez króla Aramu Hazaela, też możemy o nim przeczytać właśnie w Księgach Królewskich i o tym, że on też właśnie mocno wojował z Izraelitami. On w tej steli chwali się tym, że zabił dwóch królów izraelskich, właśnie temu, co jest przypisane przez Biblię królowi Jehu.
Hazar wspomina też w tej steli dom Dawida i stosuje też propagandę wojenną, usprawiedliwiając aramejską agresję tym, że kiedyś Izraelici coś niby zrobili Aramejczyków, to oni teraz muszą sprawiedliwie się zemścić, czy sprawia, że ta tak, wojna zawsze była sprawiedliwa według tych królów, według ich inskrypcji, zawsze mieli bardzo dobry powód, więc to jest coś, gdzie można zobaczyć, że nic się nie zmieniło. Ale właśnie no, ciekawe jest to, że te teksty, te stele mówią o tych samych wydarzeniach, o których mówi Biblia i zwłaszcza Księgi Królewskie, tylko z perspektywy tej drugiej strony. Więc można, nie wiem, czy ta stela jest na polski przetłumaczona, na pewno jest na angielski. Można też znaleźć treść w internecie. Czarny obelisk Salmanassara III. To jest właśnie ten władca, o którym nie ma mowy w Księgach Królewskich. To jest w ogóle bardzo ciekawy władca, bo to jest władca, który de facto przywrócił Asyrię do rangi, albo przynajmniej jakby rozpoczął, albo był jednym z najważniejszych osób, które przywracały Asyrię do miana potęgi światowej, bo tych potęg nie było. Jeszcze był jego poprzednik, ale on bardziej zdobył dawne terytoria asyryjskie, a Salmanassar rozszerzał coraz bardziej i właśnie on był typowym imperialistą. I właśnie ci królowie dookoła, może być może oprócz władcy aramejskiego, w ogóle nie rozumieli, co Salmanassar próbował osiągnąć, a on był oczywiście okrutny, ale był znaczącą postacią historyczną. No można by go postawić, on nie jest tak znany jak na przykład Nabuchodonozor czy na przykład Napoleon, a moim zdaniem niesłusznie, bo był władcą, który w mojej ocenie przywrócił na arenę międzynarodową światowe imperia po kilkusetletniej ich nieobecności. I ten czarny obelisk, oczywiście to też jest dzieło propagujące, jak wielki jest król Salmanassar III, między innymi opisuje króla izraelskiego Jehu i przedstawia go graficznie. I co jest ciekawe, że ten obelisk opisuje Jehu jako potomka Omriego. I przy czym tutaj znowu jest ważna znajomość kultury, bo Jehu oczywiście nie był potomkiem Omriego, ale uznanie go za potomka Omriego przez króla asyryjskiego oznaczało po prostu tyle, że uznawali go za legalnego władcę Izraela. Jednocześnie Hazael, który też był uzurpatorem, czyli, że tak powiem, zajął się poprzednią dynastią i przejął władzę, był przez Asyryjczyków nazywany syn nikogo. I w ten sposób oni pokazywali, że ktoś jest uzurpatorem i nie ma prawa do tronu, a właśnie Jehu nazwali synem Omriego po to, żeby pokazać, że uznają go za prawowitego władcę izraelskiego i to był ruch polityczny, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, Ahab prowadził wojny z Salmanassarem, no a tutaj był król, który się poddał, zapłacił trybut, więc uznali go, że to jest prawowity władca, więc polityka to zawsze była polityka. I właśnie dlatego też trzeba krytycznie podchodzić do tego, co przeczytamy, że to, że jest napisane, że Jehu jest potomkiem Omriego, niekoniecznie musi oznaczać, że jest rzeczywiście jego potomkiem, to mogło właśnie trzeba rozumieć ten kontekst historyczny, kulturowy, że tutaj różne takie gierki polityczne się po prostu odbywały. I też taka ciekawostka a propos Salmanassara, mimo tego, że Księgi Królewskie go pomijają i pomijają w tym czasie Imperium Asyryjskie, prawdopodobnie może być wspomniany w Księdze Ozeasza 10:14. Jest napisane właśnie tak, że w miastach twoich podniesie się wrzawa, zburzone będą wszystkie twoje twierdze, jak Szalman zniszczył Bet Arbel w czasie wojny, gdy matka została rozsiekana wraz z dziećmi. No. To mógł być Salmanassar, a mógł być też ktoś inny, ale jest możliwość, że mogą chodzić właśnie o tego władcę. Taka ciekawostka. I to jest właśnie przedstawienie na tym czarnym obelisku króla izraelskiego. To jest król Jehu. Niestety w niezbyt, że tak powiem, sprzyjających okolicznościach. To jest, że tak powiem, Salmanassar i tutaj może też być tak, że to był jego posłaniec, ale prawdopodobnie to jest właśnie przedstawienie Jehu.
No, tak właśnie wyglądała propaganda Asyryjczyków, że to wielki król asyryjski, wszyscy mu się kłaniają, dary przynoszą. Tak to wyglądało. Ciekawą właśnie stelą jest też stela Sancheryba, która opisuje kampanię Sancheryba przeciwko Judzie. Opisuje ona też te same fakty, dokładnie te same, które są opisane w Księgach Królewskich, mianowicie zdobycie 46 miast, co do jednego się zgadza, oraz oblężenie Jerozolimy bez jej podboju. Salmanasar tak to napisał, że zamknął Hiskiasza jak ptaka w klatce. Tak się pochwalił, że o, to jakim to on jest, przepraszam, Sancheryb. Jakim to on jest wielkim władcą. A przy okazji Sancheryb to jest też król, który zburzył Babilon. To jest dosyć ciekawe. A taka ciekawostka na marginesie bardziej. I dlaczego, to, co też jest ważne, żeby wiedzieć, czytając takie rzeczy, że właśnie ówczesna ideologia zabraniała wspominania o porażkach, że liczył się jedynie sukces, że porażki to trzeba było przemilczyć. Więc tutaj jest bardzo tak pokazany Sancheryb z dobrej strony, że zdobył 46 miast, zamknął Hiskiasza jako jak ptaka w kratce, ale co ciekawe, chciałbym pokazać jedną mapę. To jest mapa podbojów asyryjskich. Widzimy, że tutaj podbijali coraz więcej, ale została taka mała żółta plamka. Tutaj to niewyraźnie widać, ale została taka mała żółta plamka z napisem Judea. Tego im się nie udało podbić, no niestety. Tak, ciekawą z punktu widzenia takich właśnie rzeczy kulturowych rzeczą jest też opis śmierci króla Achaba, bo czytając ten opis i znając właśnie teksty starożytne, można zobaczyć, że ten tekst o śmierci króla Achaba, on jest w ostatnim rozdziale Księgi Królewskiej, nawiązuje do znanej kulturowo praktyki bliskowschodniej. To jest wiedza, która nie jest nam potrzebna do tego, żeby zrozumieć ten tekst, może najwyżej trochę ułatwić jego zrozumienie. Mianowicie, nie wiem, czy pamiętamy tą historię, było tak, że Achab zapytał się proroka Micheasza o to, czy wyruszyć. Micheasz mu powiedział, że jak wyruszy, to zostanie zabity. No i jak już Achab wyruszył do bitwy pod Ramot w Gileadzie, to przebrał się za zwykłego żołnierza i chyba miał nadzieję, że w ten sposób uniknie tego wypełnienia się proroctwa, ale jak wiemy, został jednak zabity. I ta historia to było nawiązanie do praktyki zastępczego króla. I chodziło w niej o to, że kiedy władca dostawał niepomyślną zapowiedź, to wtedy samemu się przebierał za zwykłego dowódcę wojskowego albo za jakiegoś zwykłego obywatela i tymczasowo ktoś inny był królem zamiast niego, tak zwanym królem zastępczym. I niepomyślne proroctwo miało się wypełnić na tym królu zastępczym i zazwyczaj król już się zatroszczył, żeby to niepomyślne proroctwo się wypełniło i następnie jak już w ten sposób król zabezpieczył swój los, to wtedy powracał na tron. No i tutaj widzimy coś, co do tego nawiązuje, że po niepomyślnej zapowiedzi Achab się przebrał za zwykłego dowódcę, a takim dowódcą nad całą armią był Jehoszafat. I co ciekawe, właśnie Jehoszafat został zaatakowany przez Aramejczyków, ale jednak zobaczyli, że on nie jest tym królem. I ostatecznie jakaś przypadkowa strzała zabiła Achaba, mimo tego, że był rozkaz, żeby walczyć tylko z królem. I to jest właśnie dosyć ciekawe, że jakby w tej historii chodzi o to, że przez to przebranie jakby Achab próbuje ukryć się, próbuje po prostu oszukać Boga i to jest po prostu nawiązanie do tej praktyki. I wiedząc, że taka praktyka była, można być może trochę lepiej zrozumieć ten tekst, ale też można to spokojnie zrozumieć, nie znając tej praktyki. Ale jest to na pewno nawiązanie do tego. Właśnie, jeszcze co do zobrazowania wielu historii i miejsc, możemy też właśnie po prostu zobaczyć miejsce wielu historii, na przykład Samarię. To jest plan Samarii, którą zbudował Omri. Tak ona wyglądała. Właśnie tutaj mamy miejsce, gdzie był jego pałac, tutaj były mury. Tutaj był jakiś budynek.
No dzięki temu możemy po prostu zobaczyć, gdzie to się wszystko działo. Nie musimy sobie wyobrażać jakiegoś totalnie abstrakcyjnego miejsca. Możemy po prostu zobaczyć, gdzie to było. I tak wyglądała Samaria Omriego i Ahaba. Tutaj przepraszam za czarno-białe, ale jest właśnie zdjęcie ruin Samarii. To są pozostałości po tym, jak to wyglądało. Czy to jest Samaria, miejsce, gdzie ona kiedyś była z daleka? Ciekawym, jak dla mnie, rzeczą do zobrazowania jest Babilon. Na przykład w Daniela jest tak napisane. Po upływie 12 miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie, król odezwał się i powiedział. Nabuchodonozor to był. Czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu? Ach, jak wspaniały musiał być Babilon, że on tak powiedział, że w taką pychę popadł. I z badań okazuje się, że rzeczywiście był wspaniały, jakby wykopaliska w Babilonie się toczyło od 100 lat i też można odwiedzić Muzeum Pergamońskie w Berlinie, tam można zobaczyć zrekonstruowany Babilon, to jest na przykład zrekonstruowana brama Isztar, to wszystko było takie kolorowe, wszystko było rzeźbione, co ciekawe te różne takie zwierzęta, jakie były na tej bramie, one miały też funkcję kultową, one były poświęcone dla bogów i były też obecne w tym poziomie podziemnym murów, czyli nie było tak, że to było tylko na pokaz dla ludzi, ale pod ziemią to było, że dla bogów to było dla nich rzeczywiście dla bogów, to jest taka ciekawostka. Tutaj jest taka ładna rekonstrukcja, jak to wszystko mogło wyglądać w tym Babilonie. Czy tutaj, o, to jest rekonstrukcja ziguratu Etemenanki, rekonstrukcja, no to jest takie coś, co pozwala nam zobrazować, jak to mogło wyglądać, że właśnie można takie rekonstrukcje robić na podstawie znalezisk. I rzeczywiście, Babilon w tamtych czasach był naprawdę wspaniały i, że tak powiem, bardzo się wybijał na tle całego świata, więc można trochę lepiej zrozumieć, że Nabuchodonozor popadł w taką pychę. Świątynia w Dan. O świątyni w Dan, o tym, że coś było nie tak z tym miastem, można poczytać już w Księdze Sędziów. Król Jeroboam I założył tam oficjalną świątynię królewską, być może po prostu coś, co było tam wcześniej, przedstawił w oficjalny kult królewski. Może już nie będę tego fragmentu czytał, bo myślę, że kojarzymy, że były właśnie dwa miejsca, gdzie Izraelici mieli swoje, że tak powiem, świątynie królewskie, ci Izraelici z północy, bo pamiętamy, że nastąpił podział na Izrael na północy i na Judę na południu. I co jest ciekawe, z Betel nie są znane jakieś pozostałości po tych świątyniach, ale z Dan odkryto, jak te świątynie, gdzie Izraelici uprawiali swoje bałwochwalstwo, wyglądały. Były w takim bardzo mistycznym miejscu, jakaś rzeczka była dookoła, coś takiego, taki nastrój, że można tam było oddawać kult jakimś bożkom. Jakieś właśnie, to są ruiny tej świątyni, tutaj stał ołtarz, były jakieś też pomieszczenia pomniejsze, tutaj nie mam całego planu, ale można to sobie znaleźć i obejrzeć i właśnie zobrazować, jak ta świątynia w Dan wyglądała. Oczywiście jedna rzecz jest taka, że w ogóle ta świątynia jest znaleziona i jakby pokazane, że ona istniała, ale właśnie można też zobaczyć, jak ona wyglądała, zobrazować to sobie. Tutaj widzimy właśnie to miejsce, gdzie był ten ołtarz, gdzie składano ofiary. To jest taka moja obserwacja jako człowieka wierzącego. To nie jest coś, co jest w jakikolwiek sposób naukowe, ale myślę, że można też zaobserwować działanie Boga poprzez historię. Na przykład właśnie poprzez jego władzę nad narodami. To jest sytuacja polityczna w 1450 roku przed naszą erą. Widzimy, że są obecne imperia światowe. Jest Egipt, który też właśnie ma władzę nad Palestyną. Jest Imperium Hetytów, jest Imperium Mitanni, jest Asyria. Imperia światowe funkcjonują i mają się świetnie. No i w takich warunkach dosyć trudno się może być rozwinąć niewielkiemu krajowi.
ale co się stało, na skutek różnych procesów historycznych nastąpił zanik imperiów światowych na wiele stuleci i do znaczenia doszły niewielkie królestwa i właśnie takie warunki były sprzyjające do rozwinięcia się Królestwa Izraelskiego. I z kolei razem z nieposłuszeństwem Izraela możemy też zobaczyć proces odwrotny, czyli stopniowy powrót światowych imperiów, które ostatecznie pochłonęły Królestwo Izraela. To jest taka moja obserwacja, że tym królem, który zaczął, ten król, który zaczął przywracać Asyrię, czyli jeszcze nie Salmanassar, tylko ten wcześniejszy, to był chyba Assur-nasirapi II bodajże, wstąpił na tron mniej więcej w tym samym czasie, co Omri w Izraelu, czyli tak jakby Izrael był coraz bardziej nieposłuszny, to Bóg tam już zaczął przygotowywać siekierę na Izraela powoli. I też jeszcze a propos tego, to nie jest nic naukowego, to jest tylko taka moja obserwacja jako człowieka wierzącego, bym nie chciał, żeby ktoś powiedział, że ja to mówię naukowo, to jest taka moja obserwacja, ale też właśnie później nastąpiło to krótka poprawa sytuacji duchowej, jak na tron Izraela wstąpił Jehu. I co ciekawe, w Asyrii wtedy rozpoczęła się mniej więcej wojna domowa trwająca tam kilkadziesiąt lat. Ta wojna domowa też ją widzimy w księdze Jonasza, że Jonasz poszedł nie do króla Asyrii, ale do króla Niniwy. Poszedł do króla Niniwy, ponieważ akurat trwała tam wojna domowa i to był bardzo historyczny tytuł, że on poszedł do króla Niniwy. No więc to jest taka moja obserwacja, że można zaobserwować takie działanie Boga poprzez właśnie historię, ale to jest coś, gdzie jakby jestem otwarty na dyskusję i jakby też to nie jest nic naukowego absolutnie. I to jest rzecz, którą zostawiłem na koniec, znaczenie archeologii dla apologetyki chrześcijańskiej. Właśnie to jest też właśnie istotne, że często jest wytaczane różne oskarżenia, że tekst biblijny jest niehistoryczny, że został napisany przez Żydów w niewoli babilońskiej, żeby tam po prostu ich pocieszyć, wymyślić jakąś sztuczną historię. No takie oskarżenia były i są do dzisiaj właściwie formułowane. Ale archeologia potwierdziła wiele osób, miejsc i wydarzeń, które są opisane w Starym Testamencie. Naprawdę dużo, dużo można by wymieniać, ja tylko wymienię kilka, bo to można by naprawdę dużo czasu na to poświęcić. I na przykład potwierdzonym osobom, ostatnio nawet gdzieś widziałem, jest taki artykuł cały o wszystkich osobach, które są potwierdzone biblijnie. Na przykład są różni królowie izraelscy, na przykład Omri, Achab, Jehu czy Hiskiasz. Pośrednio Dawid, chociaż on jest potwierdzony tylko poprzez określenie Dom Dawida, gdzie niektórzy naukowcy twierdzą, że to mógł być mistyczny przodek, tak jak na przykład powiedzmy jacyś władcy mogli wywodzić się od jakichś półbogów czy czegoś takiego, więc to jest takie potwierdzenie, powiedziałbym, połowiczne, ale jest też to jakiś rodzaj potwierdzenia. Wielu władców krajów ościennych znanych z Biblii zostało potwierdzonych, na przykład właśnie Mesza, Hazael, Sancheryb. Wiele imion biblijnych znanych z dokumentów pozabiblijnych przypada na okres trwania tych ksiąg, czyli jak w Biblii powiedzmy właśnie występował Abraham i tam są jakieś imiona, to w dokumentach przypadających na ten czas występują podobne imiona. Jakby to też jest rodzaj świadectwa tego, że to po prostu było, że jakby to się wywodzi z tych czasów, o których była mowa. I też na przykład jest taka ciekawostka, że znaleziono pieczęcie różnych osób znanych z Biblii. Między innymi dosyć niedawno odkryto pieczęcie ludzi znanych z księgi Jeremiasza, którzy tam na niego nastawali. Akurat tego nie mam w prezentacji, ale też takie coś to jest niedawne odkrycie. Też chociaż w Biblii byli negatywnymi postaciami, to przynajmniej odkryto ich pieczęcie i przynajmniej tyle się przesłużyli, że pokazują, że relacja o nich była prawdą. Wiele miejsc zostało potwierdzonych, które były znaczące dla Starego Testamentu, z taką funkcją, w jakich były opisane, na przykład właśnie Samaria jako stolica izraelska, Jezreel, i mam na myśli miasto Jezreel, bo
to jest w ogóle tajemnicze miasto, które dosyć krótko funkcjonowało. W Biblii tak jakby nie ma nawet za bardzo pokazane, kiedy to miasto zostało zbudowane. Ale jakby też ono jest zbadane archeologicznie i pokazane, że ono było. Na przykład Gad też jest ładnie badane w tej chwili w takiej roli, w jakiej i to, co odkryto, zgadza się z tym, co wiemy ze świadectwa biblijnego, też w tym, jak zostało zburzone. No i takich przykładów oczywiście jest bardzo dużo. Ja podaję te, o których mniej lub bardziej już coś do tej pory mówiłem, żeby nie wprowadzać aż tak dużo wiedzy, bo tej wiedzy jest naprawdę dużo, a mamy ograniczoną ilość czasu. Więc właśnie Samaria czy Gad. Także wiele wydarzeń zostało potwierdzonych w taki czy mniej lub bardziej przez właśnie różnego rodzaju przekazy odkryte przez archeologię, właśnie między innymi różne wydarzenia znane ze stel królewskich, czyli na przykład wyzwolenie Moabu, wojny z Hazaelem czy zamordowanie dwóch królów. Ale nie tylko teksty mogą dostarczyć dowodów na wydarzenia, chociaż akurat dowody na wydarzenia to jest trudna rzecz, bo raczej trudno znaleźć dowody na pojedyncze wydarzenie, ale na przykład zniszczenie Gad przez Hazaela, które jest opisane przez jeden werset biblijny, jest to jedyne źródło historyczne, które o tym mówi przy okazji. Widać dosyć wyraźnie ślady po systemie oblężniczym, jaki Hazael zastosował, więc w tym wypadku akurat jest to jeden z tych nielicznych przypadków, gdzie tego rodzaju wydarzenie może być potwierdzone przez archeologię. No też oczywiście to, że archeologia dużo daje ludziom wierzącym, dużo rzeczy potwierdza, to jest jedna rzecz, ale też trzeba zobaczyć, że jest ta druga strona medalu i że jakby archeologia bardzo atakuje wiarygodność Pisma Świętego. Nawet jak byłem na studiach, to coś takiego usłyszałem, że jeżeli nie wierzę w ewolucję, to co ja w ogóle robię na archeologii? Coś takiego usłyszałem nawet. No i właśnie jedną z rzeczy, gdzie archeologia atakuje wiarygodność Pisma Świętego, jest uznawanie istnienia trwającej setki tysięcy lat epoki kamienia oraz ewolucji biologicznej. Czyli na przykład, że jakieś narzędzie kamienne, ludzie już byli przez ostatnie 200 tysięcy lat według archeologii, to znaczy to jest wszystko dyskutowane, ale że już powinni umieć mówić, czy jeżeli byli w stanie mówić, byli w stanie sobie przekazywać i na przykład 10 tysięcy lat stali na poziomie jakiegoś takiego narzędzia kamiennego, nic się to narzędzie nie zmieniło przez 10 tysięcy lat. Na przykład, to jest taki przykład. Innym rodzajem ataków jest na przykład brak silnego potwierdzenia niektórych postaci, czy miejsc, czy wydarzeń. Na przykład bardzo podważana lub umniejszana jest postać Dawida i Salomona wobec tego, co jest w Biblii. Bo jest na nich po prostu niewiele dowodów archeologicznych, chociaż są. Są też zarzuty kopiowania przez Biblię treści pochodzących ze starszych mitów historii, czyli na przykład, powiedzmy, jest takie oskarżenie, że na przykład Biblia skopiowała treść mitów sumeryjskich o potopie i że po prostu Biblia kopiuje starsze mity i to bierze jako swoje. To jest też taki rodzaj oskarżenia. No i też są różne odkrycia archeologiczne, poprzez które się podważa historie biblijne, czyli odwrotność tego, o czym mówiłem. Więc to jest, nie jest tak, że to jest takie jednostronne, że każdy kij ma dwa końce i jakby są te rzeczy pozytywne i są takie rzeczy negatywne. I przed krótką przerwą, jeszcze tak na zachętę, mogę krótko powiem o tym, że też myślę, że można to uznać za rzecz związaną z archeologią. Odkrycie zwojów z Qumran, czyli najstarszych manuskryptów Pisma Świętego, i to pozwoliło nam potwierdzić rzetelność tekstu Pisma Świętego, jaki był z czasem przekazywany. To jest ten sławny zwój Izajasza z Qumran, gdzie jest też rozdział 53. Więc to jest ciekawa rzecz. Więc teraz myślę, można zrobić kilka minut przerwy i po przerwie przedstawię, jak pracuje archeolog.